Żebyśmy sprawnie przenieśli się w kolejne miejsce, kolega Irek zapowie naszych kolejnych mówców. Zostańcie z nami. Szanowni, czasem zastanawiamy się, czy anonimowość jest tak naprawdę ważna, no bo skoro nic nie mamy za uszami, no to być może to nie jest aż takie istotne. Tylko z drugiej strony, patrząc na ten problem, nigdy nie wiemy, co się może urodzić w chorej głowie osoby, która ma złe intencje. Analizowanie naszych decyzji przez pryzmat naszych transakcji, które realizujemy, może pozwalać na wyciąganie różnych chorych wniosków i potem na podstawie tych wniosków można komplikować, a nawet rujnować ludziom życie. Do tego się odniosą następni mówcy, panowie Michał Czarnocki i Wojciech Dobrzyński z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Gotówka, zagrożenia dla anonimowości. Zapraszamy. Brawo! 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 Dzień dobry Państwu. Kiedy myślimy gotówka, z reguły myślimy o banknotach, o tych zwykłych papierowych banknotach. Kiedy myślimy o gotówce i tym, co chcemy tak naprawdę chronić, to jest idea, która jest realizowana między innymi przez anonimowość, która pozwala nam na to, żebyśmy wydali tą gotówkę tak, jak chcemy, tam, gdzie chcemy, w taki sposób, żeby nikt nie patrzył, co z nią zrobiliśmy. Dlatego należy przyjrzeć się temu, jak dzisiaj wygląda gotówka, bo system nie śpi, system o tym wie. Kiedy spojrzycie Państwo na banknoty dolarowe i banknoty euro, to wszystkie one zawierają w sobie kody RFID. To są takie malutkie elektroniczne elementy, które kiedy przechodzicie przez bramkę, taką jak w sklepie, informują o tym, jaki nominał i ile sztuk tego nominału. Co więcej, również nowsze wersje informują o numerze banknotu, zwłaszcza te w euro. W związku z tym, jak wiecie, ostatnio w czasie pandemii pojawiła się masa różnych bramek. Te bramki również mogą odczytywać te informacje. W ten sposób system doskonale wie, kto ma i ile gotówki, a nawet jaką ilość, jakie ma numery banknotów. Czy możemy w związku z tym mówić, że gotówka jest anonimowa w tej papierowej formie? Chyba już nie. Drugi ważny aspekt gotówki to jest bezpieczeństwo. Mówimy o tym, mam gotówkę, mam banknoty, jestem bezpieczny. No niestety, proszę Państwa, tak naprawdę to, co te banknoty sobą reprezentują, zależy od tego pana, który rządzi tą instytucją. Jednego dnia decyzją papier, który dzisiaj jest wart 100 zł, może stać się wart nic. Pamiętacie Państwo 100 zł z Waryńskim? Takie? Ile jest dzisiaj warte? Nic. Dlaczego? Bo taka była decyzja. Kolejna kwestia to jest kwestia związana z tym, że nawet w naszych banknotach, praktycznie w każdym banknocie jest w tej chwili taki pasek metalowy. Kojarzycie? Taki metalowy pasek. Wiecie, co się dzieje, kiedy ułożymy go w silną falę mikrofal? Samozapłon banknotu. Wiecie, co się dzieje z dolarem albo z euro włożonym pod silną falę mikrofal? Samozapłon. Dalej myślimy, że jesteśmy bezpieczni, mając gotówkę? Proszę Państwa, to, o co tutaj walczymy, to walczymy o ideę gotówki. Idea gotówki to jest to, żebyśmy mieli anonimowy i bezpieczny środek płatniczy. A to dziś można zrealizować za pomocą elektronicznego pieniądza zabezpieczonego blockchainem. Jak myślicie, dlaczego państwo już dąży i pracuje nad elektronicznym pieniądzem, uwaga, kontrolowanym przez bank centralny, czyli przez system? Bo wtedy i tylko wtedy, kiedy to będzie bankowy system, kiedy to będzie państwowy system, będą możliwe wszystkie te chore akcje, które dzisiaj mają miejsce, czyli blokowanie kart, kont, wgląd. W związku z powyższym system to robi po to, żebyśmy my tego nie zrobili. Dlatego należy stworzyć własny system społecznościowego pieniądza, który pozwoli nam poza systemem mieć bezpieczny i anonimowy środek płatniczy. W tym celu po 7 latach funkcjonowania Narodowy Instytut Studiów Strategicznych powołał projekt Navi projekt, który zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem portfeli, które będą rozproszonym systemem niekontrolowanym przez państwo społecznego pieniądza, który wreszcie pozwoli odzyskać anonimowość, a jednocześnie będzie na tyle nowoczesny, że będzie trudny dla systemu do jakiegokolwiek złamania. Brawo dla Michała. Michał rozwiał chyba wśród Państwa przekonanie, że gotówka jest bezpieczna. A ja powiem, chciałbym, żeby Wam zostało w głowie jedno bardzo ważne zdanie. O tym, czy gotówka jest suwerenna, czy w ogóle pieniądz jest suwerenny, nie świadczy jego forma. Czy to gotówkowa, czy elektroniczna. Tylko świadczy o tym jego natura. Co to znaczy natura pieniądza? To znaczy, kto emituje pieniądz. Pewnie myślicie, że ta instytucja, za którą stoję. Proszę Państwa, nie. To nie ta instytucja jest emitentem, mimo że jest artykuł 227 Konstytucji, który mówi, że jedynie Bank Narodowy, Bank Polski może emitować polskich złotych. Nie. 90% pieniądza jest tworzone i kreowane przez prywatne banki. Drugą ważną cechą natury jest, kto czerpie korzyści z senioratu. Co to jest seniorat? Seniorat to są korzyści wynikające z emisji pieniądza. Otóż w 90% korzyści z senioratu czerpią prywatne banki. Krótko mówiąc, nas okradają z tego senioratu. Wreszcie, na czym się ten pieniądz opiera? On obecnie nie jest w niczym zakotwiczony. Ani w złocie, ani w srebrze, ani w potencjale gospodarczym. On jest tak zwanym pieniądzem fiducjalnym, opartym tylko na naszym zaufaniu. W związku z tym, jak ma być? Bo o to przyszliśmy, żeby to powiedzieć wszystkim. Po pierwsze, pieniądz cyfrowy i gotówka ma być uspołeczniony. Ma być własnością narodu. Tak jak i ten bank ma być narodowy, bo się nazywa narodowy, prawda? A nawet nie możecie mieć tutaj konta w tym banku. Musicie mieć akcję tego banku, żeby on był naprawdę narodowy, bo na razie nie jest taki. Kto myśli inaczej, powiem bardzo ostro, jest wrogiem wolności. Jak to zrobić? Jest na naszej stronie i na pikniku będziemy mówili więcej. Jest główny ekspert tutaj, pokaż się Piotrze, Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Podchodźcie do nas, będziemy tłumaczyć, jak to należy zrobić. Wreszcie ów seniorat ma być przekazany Polakom za pomocą gwarantowanej dywidendy narodowej. Również jak to zrobić jest na naszej stronie, będziemy o tym mówić na pikniku. Wreszcie pieniądz musi opierać swoją wartość na potencjale gospodarczym Polski, czyli na towarach i usługach oraz na produktach z zasobów naturalnych. Dlatego, że wtedy ten pieniądz będzie pożądany na całym świecie. To uczyni ze złotówki złotówkę wielką. I o to nam chodzi, żeby złotówka była wielka. Tymi działaniami zabierzemy władzę globalistom nad pieniądzem i oddamy ją wszystkim ludziom, oddamy Polakom. I wtedy Polska stanie się wielka i tego Wam życzę. Dziękujemy bardzo. Wolni Ludzie, Wielka Polska. Dziękujemy. Jest pan Piotr Jankowski. Jest tutaj. Tak, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i dalszy wątek walut lokalnych, pieniądza prawdziwego, niefiducjalnego. Półwalutowości. Dziękuję za ten głos. Chciałem uzupełnić pierw to, co było mówione o gotówce dzisiaj, bo te wystąpienia były dość krótkie. Otóż 4 lata temu mniej więcej nagraliśmy z Wojtkiem Dobrzyńskim, obecnym tutaj, program na temat bardzo silnego ataku na gotówkę, którego wtedy dopuścił minister Kościński. Był taki, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. I wtedy zakończyliśmy ten program takim otwartym apelem do polityków Konfederacji, żeby zająć się tym problemem i że należałoby ministra Kościńskiego wręcz postawić pod Trybunałem Stanu. A dlaczego? Dlatego, że gotówka, o czym mało kto w Polsce wie, jest jedynym prawnym środkiem płatniczym. Mówiąc w inny sposób, pieniądz bankowy, pieniądz kredytowy, pieniądz dłużny, jakby go nie określać, którym się głównie posługujemy, bo tak jest stworzony pieniądz przez prywatny sektor bankowy, jest pieniądzem narzuconym nam prawem kaduka, jest pieniądzem de facto nielegalnym, nie mającym żadnej sankcji prawnej. W związku z tym, jeśli byśmy wyeliminowali gotówkę, to żylibyśmy w bardzo dziwnym kraju, który by funkcjonował pieniądz nielegalny, tylko i wyłącznie. Oprócz tego wyeliminowanie gotówki miałoby jeszcze w sensie makroekonomicznym taki skutek, że Narodowy Bank Polski, który potrzebuje rezerw, które ma do 2 celów, żeby obsługiwać banki komercyjne, to znaczy, żeby zabezpieczać im płynność, czyli żeby dawać im gotówkę i żeby być też dla niego takim kantorem wymiany walut, czyli żeby banki mogły mieć waluty i przedsiębiorstwa zagraniczne na przykład, żeby mogły wymieniać złotówki na waluty i wywozić pieniądze z Polski, to wtedy pozostałaby ta druga funkcja. W związku z tym ten wywóz walut z Polski i drenaż naszego systemu finansowego byłby wtedy mocniejszy. Oprócz tego wyeliminowanie gotówki w zasadzie umocniłoby w sposób niezwykły system pieniądza dłużnego, w którym żyjemy i wszystkie jego negatywne cechy, między innymi głód monetarny, który jest stworzony przez system, ponieważ pieniądz, który jest wypracowywany i oddawany w postaci długu i raty kapitałowej konkretnie, jest niszczony przez system bankowy, czyli my jako obywatele czy przedsiębiorcy wypracowujemy coś, oddajemy pieniądze do banku, po czym bank te pieniądze niszczy, a efekt naszej pracy został, czyli jest cały czas głód monetarny, który dotyka realnej gospodarki, a dodatkowo, żeby spłacić kredyt, w systemie się musi pojawić kolejny kredyt, który da pieniądze na odsetki, które są prawdziwym zyskiem banku. I ta pompa ssąca tłocząca cały czas trwa. I teraz, jaki jest z tego wniosek? Bo sama walka o zachowanie gotówki to jest jakby pierwszy punkt programu, natomiast celem naszym podstawowym powinien być powrót do pełnej suwerenności monetarnej. Co to oznacza? To oznacza, że prawo do emisji pieniądza powinno mieć państwo, które powinno realizować interesy narodowe, a nie prywatny sektor bankowy. Stąd w Instytucie pojawił się projekt powrotu do suwerenności monetarnej w postaci dwuwalutowości. To jest bardzo długi, odrębny temat. Zachęcam do lektury projektu na stronach Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Generalnie projekt ten opiera się na stworzeniu suwerennego pieniądza jakby w dwóch odmianach, czyli pieniądza wewnętrznego, który będzie obsługiwał wewnętrzną gospodarkę i budował jej autonomię i niezależność, oraz pieniądza zewnętrznego, który będzie obsługiwał eksport i import. To nie jest żaden wymysł kosmiczny, ponieważ podobne systemy istniały i istnieją, między innymi Stefan Batory w XVI wieku wprowadził dwuwalutowość w Polsce. Bardzo zachęcam do lektury tego projektu. Oprócz tego Instytut też próbował i proponował, zachęcał wielu polityków do popularyzacji również idei bardzo ważnej i bardzo ciekawej, mianowicie banków komunalnych, do której można do tej idei wrócić, bo banki komunalne były bardzo silne w okresie międzywojennym, natomiast zostały zlikwidowane w okresie stalinowskim i mienie ich zostało zagrabione, także można by je w zasadzie restytuować. Także zachęcam wszystkie osoby związane z Konfederacją, żeby pochylić się głębiej nad problemami ekonomicznymi, a zwłaszcza problemami monetarnymi. Jeśli chodzi o różne konkretne projekty, to mamy w wysokim stopniu dopracowane i służymy pomocą i współpracą. Ekonomiczna, tak, proszę. Bo to są wszystko wyjścia, świetnie. Natomiast czy pan wie, albo czy pan zna kogoś, kto wie, co zrobimy, jeżeli z poniedziałku na czwartek wprowadzą nam CBDC? Oczywiście, że jest to zagrożenie. Jest taki projekt, jest to oczywiście projekt globalistyczny, żeby wprowadzić cyfrowy pieniądz emitowany przez banki centralne. Natomiast no, obrona gotówki jest jedną z metod walki z tym systemem. Musimy wprowadzać waluty lokalne, między innymi jest projekt w Instytucie Navi Coina i Huzara i waluty społecznościowe. Póki nie mamy władzy w Polsce, nie jesteśmy w stanie... Gdzieś funkcjonuje. W tej chwili jest na etapie wdrożenia. A gdzie? W Polsce. www.naviprojekt.org. Może Pani go zobaczyć. Jest to projekt, który już został utworzony. W tej chwili budowane jest rozwiązanie informatyczne w postaci portfeli, które będą działały w całkowitym rozproszeniu. To znaczy, że po zainstalowaniu 500 sztuk system nie będzie w stanie tego wyłączyć, ponieważ nie będzie żadnego centralnego serwera, na którym będą informacje. Nie, tylko będzie w każdym z komórek tych 500 osób komplet informacji rozproszony. W związku z tym nie ma takiego miejsca, w którym system może uderzyć. Oczywiście 500 portfeli to jest minimalna ilość. To już będzie zabezpieczone naszym własnym blockchainem. W dodatku to nie jest wszystko, ponieważ przewidzieliśmy, że system będzie chciał nam wyłączyć internet albo prąd. Dlatego budujemy inne rozwiązania. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest radiotelefon, to jest dokładnie cyfrowy radiotelefon, który ma zasięg rzędu 100 km albo więcej na naszych własnych przekaźnikach. To jest szyfrowana transmisja cyfrowa, która nie korzysta z internetu. W związku z tym, mając tego typu rozwiązania, które budujemy niezależnie, jesteśmy w stanie połączyć się wkrótce, jak zbierzemy kolejne 25 000, powstanie przekaźnik w Warszawie umieszczony na tyle wysoko w jednym miejscu, no nie będę mówił gdzie, który ma zasięg 300 km, co oznacza, że 67% Polski będzie w zasięgu takich telefonów. To jest inwestycja na poziomie 750 zł, w związku z tym, jeżeli chcemy mieć jakieś bezpieczeństwo, to nie jest zaporowa kwota. Oczywiście ktoś, kto zarabia 2300, na to sobie nie pozwoli. Ale o tym powiem później, ewentualnie w kuluarach. To, co jest ważne, to jest to. Niezależny dostęp do pożywienia, niezależna komunikacja i prawo do obrony. To są trzy rzeczy, o których niezależność energetyczna i finansowa. Energetyczna tak, i każdy musi o to dbać. To nie jest tylko postawienie systemu obok naszego, którym my będziemy się wymieniali, jest szansą i alternatywą. Dlaczego, proszę Pani, wszystkie banki, wszyscy mówią cyfrowy pieniądz banków centralnych? Bo to również chcą zagrabić. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. I my też możemy na tym polu wiele działać. I działamy. Właśnie po to, żeby była alternatywa. Jeszcze słowo komentarza. Otóż projekt, o którym mówił Michał Navi i Huzara, jest to projekt prototypowy i społecznościowy w stosunku do projektu dwuwalutowości. To jest taki tekst na stronie NIS-u Uczciwy Pieniądz Polaków. I po prostu póki nie jesteśmy w stanie w skali państwa wprowadzić uczciwego pieniądza, suwerennego pieniądza, kontrolowanego rzeczywiście przez reprezentantów narodu, doszliśmy do wniosku, że trzeba udowodnić, że to można zrobić i że nawet można to zrobić siłami społecznymi, jako prototyp, funkcjonujący oczywiście, a później, używając tego jako konkretnego argumentu, przejść do realizacji w skali już politycznej. Musimy zdążyć, nie mamy dojścia, za nami jest ściana, musimy zdążyć. Dziękujemy bardzo. Jaka jest strona, panowie, powtórzcie? NIS.org.pl przez 2S. NIS.org.pl. Pod Bankiem Narodowym pokazaliśmy to, co jest dla was najistotniejsze. Co was teraz najbardziej dotyka? No inflacja. I my pokazaliśmy, że ten budynek, przed którym żeśmy stali, czyli Narodowy Bank Polski, jest kreatorem inflacji. Ponieważ po pierwsze podnosi stopy procentowe. Co to znaczy, że Narodowy Bank Polski podnosi stopy procentowe? To znaczy, że przedsiębiorca, który wziął kredyt, musi spłacić większą ratę, bo to powoduje podniesienie stóp procentowych. Jak spłaca większą ratę, to gdzie on sobie odbija te koszty? No w koszcie towaru. I dlatego towary drożeją. Dodatkowo we wszystkich towarach i usługach jest skumulowane odsetki od kredytów, bo większość ludzi bierze właśnie kredyty. To są przyczyny inflacji. I dla ludzi to było absolutnym szokiem, bo w telewizji słyszycie, że NBP podnosi stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją. Tak zwany cel inflacyjny. To wszystko jest nieprawda. I okazało się, że potem na pikniku, ponieważ również był Piotr Jankowski, główny ekspert Instytutu, który jest z Łodzi, specjalnie przyjechał na ten piknik i na tym pikniku, stąd właśnie takie dobre relacje mieliśmy ze wszystkimi, którzy podchodzili do nas i chcieli na ten temat się jak najwięcej dowiedzieć, bo sobie zdali sprawy, że właśnie pieniądz jest kluczem walki z tym systemem. I w związku z tym nawiązywaliśmy bardzo wiele ważnych kontaktów, również jako Sejmik, no bo przecież Sejmik w swoim również i w małej konstytucji jest mowa o etykonomii, o dobrotyce, o etikońsach, właśnie czy w małej konstytucji, czy w manifestie wolnego człowieka. Te elementy właśnie są tam pokazane, jak my chcemy ten system jak najszybciej pokonać. I jest pokazane rozwiązanie, na przykład jest taki artykuł u nas na stronie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Uczciwy Pieniądz Polaków, gdzie pokazujemy, które ustawy i w którym miejscu należy zmienić. I po 3 miesiącach mamy zupełnie inną sytuację. Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. My potrafimy to zrobić w 3 miesiące. Jest ekonomiczny akt konstytucyjny, który rozwiązuje również kwestie dotyczące właśnie tej ekonomii. Naprawdę wiemy, jak to należy zrobić. Tak się walczy z systemem. To, co powiedział właśnie Michał, że my robimy konkrety, tak się walczy, a nie idzie się z tym systemem pod rękę i nie idzie się do wyborów. Bo gdyby wybory coś zmieniały, jak ktoś pięknie powiedział, to by dawno je zakazano. Ja jeszcze 2 zdania dokończę, bo skoro Wojtek wywołał ten temat, to chcę w 3 zdaniach wam powiedzieć. Mianowicie z tymi pieniędzmi chodzi o to, każdy banknot euro i każdy banknot dolarowy mają RFID. W dolarach to jest w oko prezydenta zawsze. Co to powoduje? Że przechodząc przez bramkę, tak jak w sklepie, dokładnie system wie, ile sztuk i jakich banknotów macie przy sobie. Co więcej, w euro są zastosowane nowe chipy RFID firmy Hitachi, które jeszcze mają zakodowany numer seryjny banknotu. W związku z tym, jak wejdziecie na przykład gdzieś z banknotami, wymienicie się gotówką z kimś i ten ktoś wychodzi, to system wie, kto wszedł z tym numerem banknotu, a kto z tym numerem banknotu wyszedł. Co więcej, wielu osobom się wydaje, że gotówka jest bezpieczna. No nic bardziej mylnego. Włożony, potraktowany falami mikrofalowymi dowolny banknot euro i dolarowy dokonuje samozapłonu w miejscu, gdzie jest RFID. Myślicie, że złotówka jest od tego wolna? Nie. Każdy banknot złotowy ma pasek metalowy. Ten pasek metalowy powoduje, że dokonuje również samozapłonu. Kolejna kwestia, już taka, o której nie będę długo mówił, jedno zdanie. Pamiętacie państwo 100 z Waryńskim? Taką czerwoną. Kiedyś to było warte 100 zł. Dzisiaj co jest warte? Nic. A od czego to zależy? Od decyzji pana, który szefuje NBP. Jak jutro wam powie, że te pieniądze, które macie w skarpecie, są nic nie warte, to one są nic nie warte. Pamiętajcie o tym. Przyzwyczajono nas do tego, żeby przechowywać wartość w gotówce. Co jest totalną głupotą. Przechowujemy wartość w towarze, w rzeczach. Gotówka to jest element transakcyjny. Odbieram ją, zamieniam jedno dobro na gotówkę jako element przejściowy i zamieniam na drugie dobro. Oszczędzanie w gotówce jest głupotą. Przy inflacji i przy tym, że w każdej chwili może być nic nie warta. I jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. To dzisiaj to, co jest istotne, to istotna jest idea gotówki. Idea gotówki, czyli anonimowego i bezpiecznego środka płatniczego. I to dzisiaj można zrealizować w formie elektronicznej zabezpieczonej blockchainem. Dlaczego system dąży do CDBC, o czym wszędzie słyszycie? Bo system wie o tym, że jeżeli tej luki nie zapełni sam natychmiast, czyli kontrolowanego przez bank centralny, przez system pieniądza, to my to zrobimy. I my to właśnie robimy w projekcie Navi projekt. Robimy nasz system, który będzie społecznie kontrolowany. To jest zupełnie inne podejście. Żeby tego systemu nie można było łatwo rozbić ani zablokować, to bazuje on na tym, że jeżeli odpalicie państwo 500 portfeli, każdy w swojej komórce, to w tym momencie wszystkie informacje są na waszych komórkach i nie ma serwera, który można zatopić. Nie da się tego zatrzymać. Kolejna jakby ważna rzecz związana z tym projektem to jest to, że myśmy przewidzieli bardzo wiele kroków opresyjnych ze strony systemu. Między innymi krok taki, a jak wam wyłączą internet? No właśnie. Mówiłem państwu 2 spotkania temu o tym, że zajmujemy się też cyfrową łącznością niezależną. To jest telefon cyfrowy, który ma zasięg do 100 km. Mam tutaj taką fajną gumeczkę, żeby łatwiej było przewozić. To ma zasięg do 100 km. Są w tej chwili szyfrowane przekaźniki, które należą do prywatnych osób i grup. Do takiej grupy należę, właśnie z sejmiku się delegowałem, żeby się zająć tą cyfrową łącznością, dzięki czemu możemy rozmawiać. W tej chwili szykujemy społecznościowo nadajnik, który będzie w Warszawie, nie powiem gdzie. Będzie on dawał zasięg 300 km, czyli 300 km od Warszawy każdy mający taki telefon będzie w stanie się połączyć i będzie w stanie w szyfrowany sposób rozmawiać z inną osobą bez udziału internetu. Kolejny krok to jest zastosowanie tej samej technologii do tego, żeby te portfele mogły się łączyć bez internetu i przesyłać dane. My mówimy w tej chwili o godzinie W. Mówimy o sytuacji takiej, wyłączono nam internet i chcemy mieć alternatywną komunikację, żeby nie być ślepymi i głuchymi, tak? W związku z tym miejmy to na uwadze. Zachęcam najpierw, żeby wejść na stronę Navi projekt przez V i przez C, naviprojekt.org. Tam jest dużo rzeczy już opisanych. Mam pytanie, czy to oznacza, że wszystkie portfele mogą być na przykład na twoim telefonie? Nie. To jest tak, że każdy ma portfel i mając swój własny portfel jako aplikację, która jest szyfrowana i która łączy się naszym szyfrowanym protokołem, my przechowujemy pewną liczbę informacji z innych portfeli, czyli ten blockchain jest zdefragmentowany. Co jest istotne, żeby zrobić dobrą aplikację, żeby to mogło działać jak i gotówka, to musi charakteryzować się paroma rzeczami. Po pierwsze, musi być anonimowe, w związku z tym my w swoim blockchainie decydujemy, które aplikacje, które transakcje mają być widoczne, a które nie. W związku z tym sami sobie anonimizujemy swoje transakcje, to od nas zależy. Po drugie, ten blockchain jest w ten sposób zaprojektowany, że nie ma wad, takich jak na przykład Bitcoin, którego dzisiaj łańcuch zajmuje 900 giga. W związku z tym, żeby przeprowadzić transakcję, potrzeba do kilku godzin, a po drugie nie ma tego, jak zmieścić na komórce. To muszą być serwery już. My dążymy do tego, żeby zrobić taki blockchain, który będzie dawał transakcje w ciągu poniżej sekundy. Nawet jak tych transakcji będzie dużo więcej. Stań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa, pieśni o małym rycerzu.